Bardzo się cieszę z tego tytułu, że mogę stać tu przed Wami, patrzeć na Was i widzieć Wasze szczęśliwe, uśmiechnięte twarze, oczekujące na Boże Słowo. Widzę, widzę głód Bożego Słowa w Waszych sercach, i dzisiaj będę mówił o mocy Bożego Słowa. Ale zanim y, będę czytał Boże Słowo, Chcę zaprezentować tą drabinę Betelu, którą ostatnio nie dotarła przed moim kazaniem poza zasięgiem wroga. Jak Wam się żyje poza zasięgiem wroga? Czy jest łatwo? Czy każdy dzień ten szczebelek do tej drabiny dokładamy? To jest szczebel Bożego Słowa. Na tym szczeblu Bożego Słowa, na tej drabinie, można się oprzeć. Można stanąć na Bożym Słowie. I na tyle, ile mocne jest Boże Słowo, na tyle moc, mocna jest e, konstrukcja tej drabiny. To jest wiara, nadzieja, miłość. W środku są szczeble Bożego Słowa. Na każdy dzień, na każdy dzień, kiedy wstajemy. Kiedy szukamy Bożego oblicza, kiedy czytamy Boże Słowo, wkładamy ten jeden szczebelek, żeby codziennie wyżej, codziennie bliżej naszego Pana. Ale chciałbym Wam powiedzieć jedno: to jest drabina Betelu, drabina nasza, naszego zboru. Kochani, tu między tymi dwoma filarami nadzieja i wiara. Jesteście, Wy i ja. Ale jedno chcę powiedzieć, że w środku są pastorzy, są starsi, są ich żony, dzieci i wszystko, co mają. To jest środek tej drabiny. Wokół, wokół jesteśmy my, jako członkowie. I pamiętajmy o tym, że. Po tej drabinie idziemy wszyscy razem. Razem, krok w krok, ramię w ramię. Tak jak w dziejach apostolskich, wszyscy byli razem na jednym miejscu. Jak to zrobili, że byli wszyscy razem na jednym miejscu? Po prostu wszyscy razem przyszli. Ja się chciałem tylko tak zapytać, jak to jest z nami, kiedy wszyscy razem przychodzimy na ma, ma nasze spotkanie, na nasze zgromadzenie? Czy wszyscy razem przychodzimy, czy wszyscy razem jesteśmy, żeby wielbić naszego Pana, żeby oddawać Mu cześć? Pan Jezus tu na nas czeka, pastorzy starsi na nas tu czekają, ale czy my tu jesteśmy, razem? Na tej drabinie. To jest miejsce całego zboru. Weźmy sobie to do serca, żeby nas nie brakło, kiedy przychodzimy w niedzielę o poranku, żeby szukać Bożego Oblicza, żeby stawać przed naszym Panem, żebyśmy nie, nie byli obojętni, bierni, bo pastorom jest wstyd i naszemu Panu też. On nas tu czeka. A my tak schodzimy, schodzimy, schodzimy się. To tyle, jeżeli chodzi o tą drabinę. Przy powieści Salomona 22, 17-19. Słowa mędrców, skieruj swe ucho, posłuchaj słów mędrców, przygotuj serce na przyjęcie mej wiedzy. Miło bowiem będzie, gdy zachowasz je we wnętrzu. Zawsze gotów do ich stosowania. Po to, by Twoja ufność skupiła się na Panu, o tym chcę Cię pouczyć, przekazać to Tobie. Podaję Ci zatem trzydzieści porad pełnych mądrości. Po to, by Twoja ufność skupiła się na Panu, o tym chcę Cię pouczyć, przekazać to Tobie. Może słowo tu mówi o tym, żeby zaufać, zaufać Panu. Pierwszy mój punkt na, mojego kazania jest działanie pod presją. Może wyświetlisz, Szymon, ten, czym Dawid pokonał Goliata. To jest tytuł mojego kazania. Czym Dawid pokonał. Ale żeby dojść do tego, czym Dawid pokonał Goliata, to chcę zwrócić uwagę na, na pewne okoliczności, które działy się w czwartej Księdze, Mojż Księdze Mojżeszowej 27.12. Tam jest opisane woda ze skały w Meriba. Lud, cały zbór szemrał i narzekał przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aronowi. Tam ja tego dzisiaj tu nie będę czytał, to jest tylko podane, żeby można było sobie to znaleźć. Tam była wielka niezgoda między ludem a Mojżeszem i Aaronem. I oni przyszli przed Boże Oblicze, padli na swoją twarz. I Pan Bóg powiedział: Wstań, weź swoją laskę, weź swoją laskę i idź, i przemów do skały na oczach całego ludu. Przemów do niej, wypowiedz słowo, żeby ta woda wytrysnęła. I oni poszli. Oni poszli, żeby wykonać Boże polecenie. Ale serce Mojżesza było rozgoryczone, serce Mojżesza było rozdrażnione, i On wziął tę laskę. I zamiast zwrócić się do skały, skały o której wiemy, która ich prowadziła, którą był Chrystus. Zamiast wróci, zwrócić się do tej skały i przemówić, żeby ta skała wydała wodę, to on zwrócił się do ludu i mówi: Wy przekorni, popatrzcie, czy ja nie wydobędę tej wody ze skały. I zamiast przemówić, uderzył dwa razy. Uderzył dwa razy w tą skałę co nie było zgodne z poleceniem naszego Pana. I konsekwencją tego było, że Pan Bóg im powiedział, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, nie zaufaliście, jak ważne jest zaufanie Bogu w każdych okolicznościach. W, każdych, w każdym momencie naszego życia, patrząc na nasze e, okoliczności życiowe, to co się dzieje wokół nas, e, w naszym kraju i na, 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 na świecie, za, nas, za naszymi granicami, to można by powiedzieć, że jesteśmy w takim samym prawie czasie jak lud na tej pustyni, że nie było niczego, wszystkiego brakowało. Za dużo było problemów, a za mało przychodu. Mówię tak obrazowo. I było działanie pod presją. Myślę, że doskonale rozumiecie, o czym ja mówię: działanie pod presją. Presja tego świata, tych okoliczności, które, które są wokół nas, napływ problemów. Niepewność jutra po prostu wzbudza w naszych sercach rzeczy, które, które po prostu z którymi może można sobie nawet nie radzić. I tak właśnie zachowywał się lud izraelski, zbór na pustyni, kiedy patrząc na okoliczności, w których y, przyszło im być, zaczęli wspominać o Egipcie, o tym, co, co mieli, jak się mieli dobrze, jak się mogli najeść do syta. To, że ciężko pracowali, że ich bito, to już na to nie zwrócili uwagę, ale narzekali, szemrali. I to zburzyło, rozgoryczyło serce Mojżesza i nie weszli ani Aaron, ani Mojżesz do ziemi obiecanej, bo nie zaufali, nie zaufali Panu. I tak chciałbym was pobudzić do tego, moi kochani drodzy bracia i siostry, żeby w każdej sytuacji, niezależnie jaka ona jest, patrzeć na Pana. Nie na sytuacje, nie na okoliczności, nie na to, że nie ma, że brakuje, że, że są sytuacje, z którymi sobie nie radzimy. Pan Bóg jest większy niż nasze problemy. Większy. Nigdy nie zawiodłem się na moim Panu, kiedy mu zaufałem. Jeszcze, jeszcze się to nie wydarzyło, a będę już w tym roku miał 60 lat. Ale się to nie wydarzyło. Za każdym razem, kiedy swoją ufność położyłem w Panu, to się nigdy na tym nie zawiodłem. Drugi, drugi punkt to jest zaniedbanie społeczności z Bogiem brak relacji. To jest drugi punkt pochodny tego pierwszego, kiedy. Nie, nie ufamy Panu, to tracimy z Nim społeczność. To narzekanie, szemranie powoduje, że nie chcemy, nie mamy na to ochoty ani czasu, bo zajęci jesteśmy różnymi swoimi sprawami, żeby szukać Bożego oblicza, żeby szukać, szukać Pana. Skutkiem tego jest działanie na własną rękę, chaos. Nieposłuszeństwo Bogu, nieposłuszeństwo Bogu, bo kiedy skupiamy się na problemach i próbujemy je sami, swoimi rękami rozwiązać, to powoduje to szum, powoduje to zgiełk, chaos, tam jest niepokój i żadnej dobrej, żadnego dobrego efektu z tego nie wychodzi. Nie ma efektu w chaosie, w panice, w biadaniu, w narzekaniu. Nie ma. I podstawowym takim wzorem na, na to, co teraz chcę powiedzieć, jest król Saul, pierwszy król Izraela. To jest pierwsza Samuelowa 15:22. 22-23. I tam, kiedy Pan Bóg wydał mu polecenie, kiedy powiedział, żeby miał zrobić to, o co Panu Bogu się rozchodziło, to On zrobił to po swojemu. I Pan Bóg się go pyta przez proroka Samuela, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tuż barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą. My stoimy przed żywym, świętym Bogiem. Pan Bóg powiedział, żeby... Że on się nie da z siebie naśmiewać, że to, co człowiek sieje, że będzie i żoł. I Saul zasiał nieposłuszeństwo, zgardził Bożym Słowem, zrobił to po swojemu i spotkały go przykre tego konsekwencje. Także nieposłuszeństwo, nieposłuszeństwo Bożemu Słowu po prostu. To się nie opłaca, to się nie opłaca, to, to trzeba w to wkalkulować, że kiedy Pan mówi, to trzeba słuchać. Ja parę razy już opowiadałem o tym, kiedy byłem Bogu nieposłuszny i mi się to nie opłaciło. Za każdym razem, kiedy nie słuchałem Bożego głosu, kiedy nie odpowiadałem na Jego wezwanie, to ponosiłem tego konsekwencje straty. To tyle, jeśli chodzi o brak zaufania i nieposłuszeństwo. Myślę, że więcej na ten temat nie trzeba mówić. Teraz chciałbym się za, zastanowić nad tym, czym Dawid pokonał Goliata. To jest pierwsza Samuela, 17, 40 i 43 rozdział, a wiersz. Ja nie będę czytał tej historii, bo dobrze ją wszyscy znamy. Dla skrócenia czasu. Chcę powiedzieć, że kiedy Dawid wyruszył, żeby potykać się z Goliatem, wziął do ręki swój kip. Wziął do ręki swój kip. Wiele razy czytałem, czytałem historię. Dawida Goliata. Wiele kazań słyszałem na ten temat, ale kiedy tak wpatrywałem się w ten tekst, pytam się Boże, na co mu ten kij, skoro idzie, idzie walczyć z, z Goliatem. Ale reakcja Goliata na Dawida, który wychodzi do niego z kijem, powaliła mnie na kolana. On mówi tak. Czy ja jestem psem, że wychodzisz do mnie z kijami? Zgardził nim, Dawidem, i przeklął go przez swoich bogów. I to zwróciło na mnie moją uwagę. On patrząc na kij Dawida, przeklął, zaczął przeklinać Dawida przez swoich bogów. On nie przeklinał Dawida, ale przeklinał ten kij. Z którym Dawid idzie na Goliata. A to jest ten sam kij, który trzymał Mojżesz, kiedy uderzał w skałę, kiedy Pan mu powiedział: Uderz w skałę, wytrysnie woda, kiedy mówił: Weź kij do ręki i przemów na oczach zboru i wytrysnie woda. I teraz Dawid ma. Kij w swoim ręku. Kochani, ja Wam coś spróbuję zilustrować. Moja Biblia zrobiona jest z papieru. Papier zro zrobiony jest z drzewa. Gdyby to zamienić, to miałbym kij. Kij Bożej Obecności. Są ludzie, którzy nienawidzą Bożego Słowa i je palą, ale Bożego Słowa nie da się spalić. Spali się księgę, ale Boże Słowo jest żywe, nie da się go spalić. I on, Dawid, wychodził z Bożą obecnością reprezentującą ten kij. I wtedy, kiedy Goliad, Patrząc na niego, i mówi: Ty tu z kijem na mnie wychodzisz? I on swoich bogów użył przeciwko Bogu Dawida. Myślę, że ten psalm jest takim ukojeniem dla naszych serc i okoliczności, w których się znajdujemy. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach. Prowadzi nad spokojne wody. Orzeźwia moją duszę, a ze względu na swoje imię, idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. I tu jest. Tu odnalazłem właśnie ten kij, który trzymał Mojżesz, który trzymał Dawid. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją twarz. Mój kielich jest już, już pełniejszy, być nie może. Tak, twa dobroć i łaska. Nie odstąpię mnie na krok przez resztę dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. Kochani, ten psalm to jest obietnica dla nas na dzisiejszy wieczór. To jest obietnica dla naszego, naszych serc, żebyśmy z nową nadzieją mogli patrzeć w przód. Patrzeć na Pana, nie odrywać z, od Niego wzroku. Dawid cechował się szukaniem, szukaniem Pana. Całe jego życie to było chodzenie w społeczności, w społeczności z Nim. On pytał o Jego wolę i o Jego od, o drogę, ile razy y, wróg zagrażał Dawidowi. On szedł, szukać pana i pytać się, panie, mam ruszyć przeciwko Filistynom, czy zaniechać? Mam zrobić to, czy nie, nie robić tego? I pan Bóg mu odpowiadał: Idź, a wydam w twoje ręce, albo nie chodź, albo idź inną drogą. Zawsze radził, radził się pana. I w moim, w moim sercu jest takie, takie przekonanie, że. W naszych czasach, nie tylko w naszych, ale zawsze dobrze jest radzić się naszego Pana. Pytać się, Boże, jaka jest Twoja wola, jaka jest Twoja droga, w jaki sposób mam załatwić tę sprawę, albo podjąć taką decyzję. Pytać się Boże, Ty mi pokaż. I On odpowiada. On pokazuje i daje wyjście, daje mądrość i przychodzi błogosławieństwo. Wierność i posłuszeństwo Bogu. Dawid był wierny i posłuszny. Kochani, można by długo mówić o Dawidzie, ale myślę, że Dawid miał też swoich następców. O nich czytamy, kiedy schronił się Dawid w jaskini, Abdulan, tam zeszło się do niego. Wielu rozgoryczonych, zadłużonych mężczyzn, i byli z nim. I właśnie jeden z nich, Benaja rycerz Dawida. To jest pierwsza kronik 11:22-23. Tam jest taka tak ciekawa historia. Pewnego razu spadł śnieg. I Benaja wszedł w dół i zabił tam lwa. A zaraz potem dalej jest napisane, że podszedł do pewnego Egipcjanina z kijem w ręku. Z kijem w ręku, a tamten miał pełną zbroję, i on wyrwał mu włócznie z ręki i pokonał go. Tym, tym kijem. To jest znowu obraz tego, że Boże Słowo, Boże Słowo ma moc. Jeszcze powiem o Dawidzie. Dawid pokonał Bożym Słowem, Słowem wypowiedzianym z wiarą, kiedy wychodził naprzeciw Goliata. On miał kamień, i proce w, rę... kamień w torbie, proce miał w ręku, ale wychodząc naprzeciw Goliata, ogłosił Boże zwycięstwo w tej sytuacji. I to w tym momencie się wydarzyło. Goliat już był pokonany, a że ten kamień doleciał. Po chwili do jego czoła to już, była tylko, to już był efekt. A on ogłosił moc Bożego Słowa, ogłosił autorytet Bożego Słowa. Tak jak Mojżesz miał powiedzieć do skały, żeby wypuściła wodę, i gdyby to uczynił, ta skała by tę wodę wypuściła. To jest moc ogłaszania Bożego Słowa. I Pan Bóg za tym stoi. I ja, ja wiem, co mówię. Chciałbym Wam teraz. Powiedzieć świadectwo Bożej Mocy. Nasz brat Szymon w niedzielę dał mi trochę takie zielone światło, kiedy mówił o zwiastowaniu na dworcu kolejowym pewnej pani. To ja sobie przypomniałem moje doświadczenie, które. Mogę powiedzieć, jest zbyt trudne, żeby je opowiedzieć w całości, ale wydarzyło się to 38 lat temu, kiedy byłem w podróży, też byłem na stacji. Była już 11. godzina. Ogłosili pociąg do Zbielska, do, do Wisły, ale ten pociąg nie przyjechał. Ludzie zaczęli z Peronów e, się tracić, stają na Peronie, i w pewnym momencie podszedł e, o parę lat e, starszy człowiek, mężczyzna. Mówi, czy pociąg przyjedzie, bo przyjechał, wyszedł po dziewczynę. I tak stoimy chyba z pół godziny na tym Peronie, i ja mu zaczynam opowiadać Ewangelię. A on tak słucha, słucha, no naprawdę był bardzo zainteresowany. I ja zdążyłem mu prawie całą Ewangelię, całą drogę zbawienia przekazać. Ale dochodzi dwunasta w nocy i on mówi, no to widać, że pociągnie, przyjedzie, to co tu będziemy stać na dworcu, to choć przenocujesz u mnie. Ja mówię, dobrze, to ja nie ma sprawy, idę. Ale idąc kiedy on tak chciwie słuchał tej Ewangelii, którą mu opowiadałem, tak się zorientowałem, że jestem w potrzasku. I to jest właśnie ten śnieg. Kiedy pada śnieg, to widać ślady. Jak ktoś przejdzie, nawet kot, jak przejdzie po śniegu, widać ślady. Ale kiedy widać te ślady? Kiedy jest światło, kiedy słońce świeci, to można zobaczyć, kto chodzi koło mojego domu. Ale to trzeba mieć czyste serce i trzeba chodzić w światłości. I kiedy szedłem z tym, z tym mężczyzną, drogą do jego domu, zorientowałem się, że lew poszedł, że tam jest lew, że lew na mnie czyha. I Wiedziałem, że On ma niecne plany wobec mojej osoby i zadałem sobie pytanie, ucieknę czy pójdę dalej? Jak to, głosząc Ewangelię o Bogu żywym, o tym, który jest mocny, wszechmogący, ja teraz w połowie zwiastowania Ewangelii mam uciekać ratując racując się ucieczką. Powiedziałem nie. Pan jest ze mną i, i idę dalej. W bardzo krótkim skrócie powiem, co się wydarzyło. Wszedłem do tego domu. Ugościł mnie. Ale podał mi zatruty napój. Ja to wypiłem, wiedząc, że to jest zatruty napój. Ale wtedy, kiedy wypiłem ten napój, głosiłem mu z Ewangelii Marka, 16, rozdział 17, 18. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, i głoszę mu, że choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi. I tak powtórzyłem to trzykrotnie. On wtedy tak siedział naprzeciwko mnie, oczy się mu tak śmiały i mówi: A czy to? Wszystko trzeba brać tak poważnie. I czuję, jak moc tej trucizny zaczyna działać. I w momencie, przez, od mojej głowy przez moje ciała, ciało przeszła fala o bezwładniającej niemocy wyszła stopami i już było po wszystkim. Bo ogłosiłem, że choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi. Że Boże Słowo jest żywe. Ewangelia jest żywa i ona jest mocna, skuteczna w działaniu. I gdybym, nie, gdybym uciekł, nie doświadczyłbym Bożej mocy, mocy żywego Słowa. Yy, w działaniu. Ale to jeszcze nie koniec, kiedy On poszedł do łazienki, to ja skorzystałem z tej okazji i poszedłem do pokoju, uklękłem na kolana i ogłosiłem: Panie, ja tu jestem w Twoim imieniu. Ja tu przyszedłem zwiastować żywe Twoje słowo, aby człowiek grzeszny nie poszedł na potępienie, ale dostąpił zbawienia. A teraz w Twoim imieniu ogłaszam moc Twojej świętej krwi i związałem wszelkie moce demoniczne znajdujące się w tym mieszkaniu i związałem moce demoniczne działające nad tym człowiekiem i wytyczyłem mu granice, pokąd może, a pokąd nie. I wiecie co? Od 12 godziny do 6 rano, bo o 6 rano miałem pociąg, on ani palcem, ani nogą nie mógł ruszyć. Po prostu był zblokowany, nie mógł mi nic uczynić. Ja wychodząc stamtąd skakałem jak młode ciele z radości, bo widziałem żywego, wszechmogącego Boga w działaniu. I czytając tylko Biblię, te, te historie. One są piękne. Ale jak się to przekłada w praktykę, w działanie, kiedy bierzemy Boże Słowo w realu, że to, to, co pisze, to, co Bóg mówi, jest prawdą i można to użyć, to jest całkiem co innego. Ja doświadczam tego wiele razy. Wiele razy, kiedy ogłaszam Boże Słowo, sprawy zaczynają się dziać. I ten człowiek miał. Niecne plany, ale ja poz, poz, zobaczyłem, że wróg się czai, że diabeł postawił zasadzkę na moje, na moje życie, a Paweł Apostoł pisze, że jego zasadzki nie są nam tajne. I kiedy zgodziłem się z Bogiem, żeby dokończyć zwiastowania Ewangelii, jego ręka była nade mną. I mogłem bezpiecznie wrócić do domu. Doświadczyłem Bożej obecności, ewangelii, żywego Boga działającego w mocy. I powiem Wam, że ten Bóg, który był za Mojżesza, ten Bóg, który był za Dawida, ten Bóg. Który jest dzisiaj, to jest ten sam, to jest ten żywy. I kochani, tym słowem chciałem Was zachęcić, pobudzić do tego, żeby patrząc ten, na te wszystkie nasze okoliczności, co wokół nas się dzieje i te wyobrażenia, co się może jeszcze wydarzyć, zaufajmy Bogu. Bądźmy posłuszni Jego Słowu i bierzmy. Boże Słowo, na serio. Wypowiadajmy, ogłaszajmy Boże Słowo, a ono jest żywe, ono jest mocne, ono jest skuteczne i ono działa. Kiedy działał za Mojżesza, za Dawida, i w moim życiu, wierzę i że w Waszym życiu działa. Wierzę to. I tym słowem chciałem się z Wami podzielić. Chciałem Was pobudzić do tego, żebyśmy nie patrzyli na okoliczności, na to wszystko, co wokół nas się dzieje. Pan jest żywy, On jest dobry i On nas kocha i przychodzi. Przychodzi. To, co się wokół nas dzieje, to jest dowód jasny, że Pan jest blisko. Czemu mamy się smucić? Czemu mamy mieć zwieszone miny? Czemu mamy myśleć, że mi braknie, albo, albo coś się wydarzy? Nie, Pan Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Pan Bóg jest dobry i On wie, czego nam potrzeba. Błogosławię Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Może wstaniemy i podziękujemy Panu. Haleluja. Haleluja. Panie Jezu, ja Ci chcę podziękować za to, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty jesteś Bogiem realnym, że Ty jesteś Bogiem dobrym. Panie i nigdy nie cofiesz swojego słowa, ale jesteś wierny swojemu słowu. Panie, dziękuję Ci, że Ty mnie zachowałeś w tak niebezpiecznych okolicznościach, ale też okazałeś swoją chwałę, okazałeś swoją moc. Panie i dzisiaj, w naszych czasach trudnych, Panie, jakiekolwiek one są, Panie, Panie, Ty jesteś Bogiem wybawienia. Ty jesteś Bogiem dobrym, Ty zaopatrujesz, Ty wyrywasz, Panie. I należy Tobie ufać w każdej sytuacji. Panie, należy Tobie wierzyć, bo jesteś godzien wiary. Ty jesteś godzien zaufania. Panie, Ty nie zawodzisz, hallelujah. Panie, dobrze jest słuchać Twojego słowa. I ja się modlę, aby moje serce słuchało Ciebie, Boże, aby moje serce było Tobie posłuszne, abyśmy byli Tobie posłuszni, abyśmy kroczyli twoją drogą według twojej woli według twojego wskazania panie ale też chcemy całkowicie tobie zaufać i być tobie posłuszni i ogłaszać panie twoje słowo bo ono jest żywe ono jest mocne panie i wokół tych wszystkich spraw które dzieją się w naszym kraju poza granicami panie ty dajesz swój pokój panie ty prowadzisz panie na te spokojne wody panie panie do tych wód spokojnych prowadź a choćbyśmy nawet szli ciemną doliną, Panie, Ty nas nie zawiedziesz, Panie, albo nas prowadzisz. Panie, i dziękujemy Ci, że Twoja laska i Twój kij, Twoje słowo nas pocieszają. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony z mojego, z naszych serc. Amen.